No gdzie ty byłeś? Słuchajcie, czas się przyzwyczaić do Lumixa. Wezmę go dzisiaj na vloga, bo to jest Lumix G80. A naszym celem jest przede wszystkim wyjazd po co? Po nowy statyw. Ten Pixievo uległ już trwałemu uszkodzeniu i nic mi nie pomaga. Hop, dobry pies. Druga kolumna 12000. Nowy statyw Pixievo, taki jak chciałem, idealny. I teraz widać, jak się postarzał ten mój stary statyw. Design in Italy. Okazuje się, że dziewczyny za dużo nie wiedzą. Jeżeli wysyłają jednego dnia, zwykle na drugi dzień już jest. Czyli gdybym zamówił, miałbym go 15. Wszystko na to wskazuje, ale nie ma żadnej pewności. Dzień dobry, chciałbym się zapytać o taką sprawę, czy 14 maja już można u Państwa kupić Mavica R? Będzie można kupić w salonie? Myślę, że tak, że 14 maja będzie realizacja do zamówień i będzie tylko ten dostępny w salonie od ręki. Dzisiaj nie ma szans na latanie, ale jest szansa na to, żeby pokazać Wam, jak działają filtry do Mavica Mini. Przy tym pierwszym przelocie mam 25 klatek na sekundę i żeby ustalić tutaj dobrą ekspozycję, użyłem shutter speed 1.640, więc to jest szybki spad shutter speed. I teraz nagramy sobie właśnie te tataraki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten shutter speed, bardzo szybki, 1.640 sekundy, tu widzimy, ja to zwalniam praktycznie i po klatce odtwarzam na podglądzie i widać, że każde źdźbło widać oddzielnie. Jak zatrzymamy, widzimy, że nie mamy żadnego efektu rozmycia i to w konsekwencji jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem, bo daje nam taki efekt, może nie klatkowania, ale to jest bardzo niepożądany efekt, właściwie taki artificial. Efekt sztuczny, można to określić. Co słychać? Dobrze jest. Będziesz dzisiaj w mojej ekipie? Tak. Dziewczyny się jeszcze uczą, dopiero o 6 przyjadą. To jest to, co się dzieje z gimbalem teraz. Dostał drgawek. Słuchajcie, wychodzi na to, że nawet filterek 8 może być już za mocny, co ciekawe. W dodatku gimbal się trzęsie. Zobaczcie, co się z nim dzieje. Dostał tylko jakichś drgawek. Co to jest? Wiesz. Nie żartuj. Dawaj ją. Jak ma na imię? Miki. Ojej, ile. Wow. Jaki ty duży jesteś. Ale fajna. Jedną masz, czy coś więcej? Jedną masz tylko. Wspaniała. Bo tamta uciekła nam. No. Jeżeli chodzi o ekspozycję, jest słabo, dlatego że mamy niedoświetlone ujęcie. Shadow 1.50 jest minus 1.17. Spróbujmy w takim razie troszeczkę, jeżeli wydłużę, to będzie 1.25, to jest najdłuższy czas, ale on jest i tak moim zdaniem za długi. Dobra, spróbujmy teraz. Thank you.
Co ciekawe, słuchajcie, przy normalnej pogodzie filtr ND16 już jest za mocny i tutaj podciągnąłem ISO do wartości 400, czułość do 400, żeby osiągnąć właśnie efekt rozmycia i spełnić tą regułę 180 stopni. Chłopaki tutaj robią jak wyspy palmowe w Dubaju. Muszę ci powiedzieć, to tak powoli zaczyna wyglądać. Na chwilą dwa housebody im uciekły. Tam tak. Znowu leci jakaś muza typu Someone Loves You Honey. Mam nadzieję, że znowu nie naruszę praw autorskich, bo już mnie zbanowali raz. W każdym razie, o co chodzi? Muszę wam powiedzieć, że nawet 16, bo to jest ND16 w tej chwili. Tak, ND16 i on jest ciemny. On jest, kurczę, ciemny. Pomimo, że mamy fajne słońce, dużo światła tutaj, to jest ciemny. Zaraz zrobimy próbę z 32. Zobaczymy, co wtedy się będzie działo. Tu, żeby osiągnąć odpowiednią ekspozycję, musiałem podciągnąć ISO na 400 i shutter speed na 1/40. Wtedy miałem kompensację na plus minus 0, więc widać, że tutaj też jest dużo do zrobienia. 64 chyba nie będę nawet próbował, bo ten nie ma sensu, ale widzę, że te filtry są po prostu ciemne. Słuchajcie, nie wiem jak to określić, bo spędziłem cały poprzedni sezon z filterkami szarymi i polaryzacyjnymi, z Maviciem 2 Pro i tutaj jest inaczej w miniaku. Mam wrażenie, że filtry typu 8, one są już w punkt, trafiają przy takim oświetleniu, powiedzmy wiosennym, słonecznym, a 16 to już jest trochę za dużo, więc 32 i 64 pozostaną chyba tylko do paningu. Na razie te doświadczenia są mniej więcej takie. Słuchajcie, jest parę powodów, dla których bardzo podoba mi się ten statyw. Między innymi jest to, że można wyregulować sobie długość tej nóżki. To jest mega fajna sprawa. Druga rzecz, że można wyregulować też kąt nachylenia. Albo tutaj jest statyw bardzo mocno rozłożony, albo wyższy. To jest właśnie to. I trzecia sprawa, że ma możliwość też nagrywania w pionie. Właśnie dzięki temu, dzięki tej głowicy kulkowej. Bardzo fajny, prosty statyw i też niedrogi. Ja poprzedni ten biały miałem przez 3 lata, a ten też powinien długo służyć. Kosztuje ile? 130 zł mniej więcej, 139 chyba za niego dałem. Tu jest ten nasz domek. Spróbujemy do niego wejść. Wow, tylko żebym nie wpadł do wody. Wiktoria? Ale tu świetnie. Zaraz zrobimy tutaj tour. No tu jest taki pokój na przykład rodziców, albo jak takie duże łóżko po prostu, takie sypialnie. Tu wam. Dobrze. Tutaj mamy łóżka piętrowe. Mamy piętrowe łóżka. Aha. Ale jest piękny. Tu mamy ryżnik, bo się nie dało zrobić w jednej łazience. A tu mamy, o kurczę, toaletę. Rewelacja, powiem ci. Tu mamy toaletę. No, no. Tu mamy kuchnię. Poczekaj chwilę. Tu jest kuchnia. Tu mamy kuchnię, tu mamy, no, tam mamy zmywarkę. O, jest nawet telewizor. No i teraz co, na nawet prostu zmywarka. Tutaj idziemy. Widzisz, tam się kładzie taki ten. Aha. No i tu leci taka wielka boja, tu się... Tak wieje, że Mavic ledwo może na tym dachu być tutaj, domku. I robimy zdjęcia poklatkowe. 250 zdjęć chciałbym zrobić. Dzięki temu stworzymy animacje, tak zwane timelapsy. Timelapsy obiecałem Miłoszowi, żeby stworzyć. Założyłem filterek 32 ND, a Mavic jest tam. Teraz go będzie widać. Tak. Dobra, możemy sobie iść na dół. Ja mam inny sposób na schodzenie. Patrzę na te filtry i faktycznie one są dosyć ciemne. Tutaj mam ND32 w tej chwili założony i jest minus 1,3, jeżeli chodzi o kompensację. Shutter speed mamy idealny, bo jest 1,50. Wychodzi na to, że w tym układzie trzeba by ISO zwiększyć do 200, czyli on już jest trochę za mocny. Można by w tym układzie zamiast 32 zastosować 16 przy regule 180 stopni i przy ISO 100, tak? Czułość jak najmniejsza.
wychodzi na to, że mamy dodatnią ekspozycję. Spróbujmy sobie ISO w takim razie wrzucić na setkę. I teraz jest w porządku. Teraz wygląda to bardzo dobrze, bo mamy 1/50 sekundy i spróbujemy w takim razie nagrać fragment tego ujęcia. Wygląda to bardzo dobrze. Jest ekspozycja na -0.3 do -0.7. ISO setka i shutter speed jest 1/50. Reguła 180 stopni. Słuchajcie, co ciekawe, tutaj nie ma filterka ND4, natomiast te, które są, 8, 16, 32 i 64, one są mocne. I druga sprawa, faktycznie gimbal wpada w takie drgawki od czasu do czasu. Wniosek jest taki, że on, ten gimbal jest stosunkowo słaby. Teraz założymy 64. Dobra, Wiktoria? Widać, że jest mocno niedoświetlony obraz. Mamy tak, kompensacja na -2.7. Jest mocno niedoświetlony obraz. Spróbujmy w takim razie w tym przypadku ISO podnieść. 200. Jeszcze niedoświetlony. 400. Ale widać, że filterek 64. Może w tropikach, ale bardziej do zdjęć z długim czasem naświetlania. Zaraz zobaczymy sobie, jaki uzyskamy czas naświetlania. Na razie nagrajmy trochę przy 400 i to faktycznie nam w tym momencie wyjdzie. Nagrajmy około 10 sekund i wystarczy. Tryb zdjęciowy. Jaka tutaj ekspozycja nam wyjdzie w trybie manualnym? ISO 100. Tak. Shutter speed 1/10 sekundy. Ok, to wygląda dobrze. A gdybyśmy troszeczkę jeszcze wydłużyli, może na 1/8. Ok, 1/8 sekundy. To jest to zdjęcie. Raz. Dwa. 3 i 4. Pewnie będą super nieostre. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Nie polataliśmy. Ja dziękuję Wiktorii za pomoc w kręceniu tego vloga, tego materiału. Spędziliśmy trochę czasu przy tych domkach na wodzie. Jest rewelacja. Mam nadzieję, że jutro już pogoda nam pozwoli na loty. Natomiast filtry są mocniejsze niż się może wydawać. Ja bym sobie życzył, żeby była jeszcze czwórka do tego zestawu PGY Tech, który mamy tutaj. Mamy 8, 16, 32 i 64. 64 był bardzo mocny. No mocny, nie? Idealny był mniej więcej 16, ja bym powiedział. Nie? Zrobiliśmy też zdjęcia, próbne materiały. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Już jutro będzie live rano, także zapraszamy. Cześć! Leonek nie wie, jak do dziewczyn przejść, bo tutaj jest woda i on jest skołowany. Zawołajcie go. Pobiegł. Zobacz, jak on się cieszy. Cześć, jak się macie? Ja znam. Cześć, tu poznajcie. Tak? To jest Milena, to jest Wiktoria. A to jest Anastazja. Siema. Pokazać wam coś? Masz nowy statyw? Tak, przyszedł mi Manfrotto nowy. No. Czy to jest myszka? Ja mam dokładnie taką samą. Myszo jeleń. Myszo jeleń. Dawaj na ten, na ręce. Leon. Wiktoria, dawaj na ręce, przytrzymamy ci. Nie, bo ona zwieje, coś. A to jest myszo jeleń. Taką samą, identyczną. Też biało-czarną. To co, ja mam? Wow. Ja kocham. Dziękuję bardzo. Ja kocham. Ile ona ma? Myszo jeleń. Ile ona ma? Ja mam właśnie taką samą. Jak długo ją masz, Wiktoria? Nie wiem, miesiąc? Nie, 2 miesiące. No, aha, no ja też długo. Mam 2 miesiące. Mila, chcesz sobie przytrzymać? Smysza jeleń. Daj smyczałkę, to ja wezmę od ciebie. Ona ma chipsa tam? No, bo nie wiem, co idę. No nie, ale numer. Dawaj, Mila, na ręce. Smysza jeleń prawdziwy. Halo. To jest pięknie. Ja ci też pokażę moją.